Zamysł otworzenia kierunku psychodietetyka rozpoczął się od tego, że sama ukończyłam te studia i dużo technik psychodietetycznych, motywacyjnych, ale także technik behawioralno-poznawczych zaczęłam stosować w swojej praktyce klinicznej i zauważyłam, że praca z pacjentem zupełnie inaczej wygląda niż wcześniej. Jestem w stanie mu bardziej pomóc z tego względu, że podtrzymuję jego motywację, a także łatwiej jest poprowadzić tak pacjenta, aby zapobiec nawrotom choroby. Bo tutaj otyłość szczególnie jest chorobą przewlekłą, z którą jednak borykamy się przez większość życia. Więc tutaj bardzo ważne jest, aby zagłębić się też w psychologię. Studia podyplomowe, psychodietetyka, adresujemy do dietetyków, psychologów, psychoterapeutów, pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli, lekarzy oraz wszystkich osób związanych z branżą fitness. Absolwent studiów podyplomowych będzie czuł się bezpiecznie podczas pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania, z pacjentem z otyłością, właśnie z chorobami neurorozwojowymi, ponieważ pozna techniki motywacyjne, ale nie tylko, techniki też psychologiczne, behawioralne, a także pozna patomechanizm tych chorób, fizjologię. Więc myślę, że wszystkie te aspekty są szczególnie ważne, jeśli chcemy wesprzeć pacjentów i poprowadzić ich bardzo długoterminowo, działając też profilaktycznie i zapobiegając nawrotom wielu chorób. Studia podyplomowe z psychodietetyki są dedykowane nie tylko dla osób pracujących z pacjentami, ale również do osób, które całe życie borykają się z zaburzeniami odżywiania i chcą poprawić swój komfort życia.